Witajcie. Kolejny etap podróży i przy okazji chcę wam pokazać, ktoś tu coś wiezie interesującego, tak mi się wydaje. O, zobaczcie, tutaj takiego białego trupa, ale to jest fajne, jeszcze zarejestrowane. No, zdarzają się czasami jeszcze takie perełki gdzieś tam. No i co jeszcze chciałem wam powiedzieć odnośnie takiego nowego obrazu kanału. Mianowicie na pewno będą jeszcze sprawy dotyczące, nie wiem jak to nazwać, światopoglądu, może o co tu chodzi, może o co toczy się wojna na świecie. Tak, tak. I to nie mam na myśli tej wojny takiej w tej chwili bardzo medialnej, tylko taką rzeczywistą, cichą wojnę. Myślę, że sporo kobiet ten temat zainteresuje, dlatego że do tej pory nie miałem dużo widzów płci żeńskiej. No i zobaczymy, czy ten temat będzie dla was, drogie panie, interesujący. Mam nadzieję, że tak. Mianowicie tematy dotyczące takiej energii właśnie życiowej i co tu się dzieje, o co tu w tym życiu chodzi. To są tematy takie, które czasami są poruszane przez innych youtuberów, czasami są przedstawiane w telewizji w jakiś sposób, ale odbijają się raczej bez echa i umierają śmiercią naturalną. Nic z tego nie wynika. Natomiast mam nadzieję, że wam uda mi się przekazać te rzeczy, o których sam się dowiedziałem, przeczytałem, czy też z doświadczeń życiowych tym się z wami będę dzielił. Teraz sobie jadę w każdym razie spokojnie. Widzicie, że drogi są ładne, czarne. Śnieg troszeczkę ustał, ale rozmawiałem przed chwilą z kolegą przez telefon. No i on tam jest w Polsce, jeździ dużą wywrotką, 24 tony. No i mówi, że tam w okolicach Wrocławia sypie, nikt tego nie odśnieża i szef nakazał zjazd na bazę, ponieważ przejechanie 20-30 km zajmuje 1,5 godziny, co rzeczywiście jest szaleństwem. W takich warunkach jechać się nie da, tym bardziej, że jeżeli są tam gdzieś górki, zjazdy, podjazdy, no to wyobraźcie sobie, kiedy droga jest biała, macie na sobie 24 tony, cały ładunek, cały zestaw waży około 40 ton, no to można sobie wyobrazić, jak ta jazda wygląda. Także zdecydowanie słuszna decyzja. Lepiej zostać w domu albo coś porobić na bazie, niż ryzykować wyjazdy i nie wiadomo, jak to by się mogło skończyć. Przede wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie na drodze i dostosować prędkość do warunków, no bo skądś te wypadki się biorą i potem człowiek jest zaskoczony, że dlaczego, jak to się stało przecież. No ale właśnie tu trzeba wziąć pod uwagę to, czy droga jest śliska, czy pada śnieg, czy deszcz, czy jest wiatr boczny, bardzo niebezpieczny. Często, przecież nie wiem, parę lat temu, pamiętacie, paręnaście lat temu, jak przewrócił się autobus w okolicach Góry Świętej Anny, przecież tam było rzeczywiście bardzo, bardzo silne wietrzysko, bo to inaczej tego nazwać się nie da. Autobus chyba jechał z prędkością 20, może 10 na godzinę, nie wiem, trudno mi powiedzieć w tej chwili, nie pamiętam tych szczegółów dokładnie, ale podczas prawie że takiej stojącej jazdy przewrócił się po prostu na bok, a wszystkie drzewa w tej okolicy stały połamane, powyrywane i wyglądało to jak pobojowisko. Dzisiaj na całe szczęście już to jest teren zagospodarowany. Mam nadzieję, że tam coś rośnie. Dawno tam nie byłem, ale wiem, że było to takie dosyć trudne i rzeczywiście miejsce, które zaznaczyło ślad
w naszej historii takiej drogowej. Także to w tym sensie na tyle. Dalej co? Jedziemy w kierunku Chemnic, po polsku Kamienica, żebyście pamiętali, że tutaj wszystkie nazwy, każda wioska, każda dziura, każde miasteczko, każde miasto duże ma swoją polską nazwę. I to nie jest przypadek, ja mówiłem o tym kiedyś w innych filmach, że tak historia wygląda. Oczywiście do tej historii się nie mówi, natomiast powiem wam, w jaki sposób komuniści, tu nie będę ich chwalił ogólnie, bo to nie jest, nie o to mi chodzi, ale w każdym razie trzeba im przyznać rację, że oni potrafili wzbudzić poczucie, znajomość historii, poczucie tego, żebyśmy o tym nie zapomnieli, wręcz przeciwnie, żebyśmy o tym pamiętali. Mianowicie jest takie osiedle we Wrocławiu, nazywa się Nowy Dwór, i na tym to osiedlu mamy nazwy ulic, które przypominają o polskości tych terenów. I to jest bardzo dobrze, bo mamy na przykład ulicę Wojrowicką. Pochodzi ona od nazwy miejscowości Wojrowice. Dzisiaj w języku niemieckim ta nazwa brzmi Hoyerswerda. Mamy ulicę Budziszyńską, to jest dzisiejszy Bautzen. Mamy ulicę Chociebuską, to jest dzisiejszy Kotbus, bo to był kiedyś Chociebusz, a teraz jest Kotbus, i tak dalej. Mamy jeszcze tam inne ulice i one wszystkie nawiązują do historycznych nazw polskich miejscowości, tutaj właśnie do Łaby, które dzisiaj są w rękach niemieckich. Jeżeli zobaczycie na mapę, mamy tam dalej, jeżeli jedziemy właśnie tutaj, tak jak ja w tej chwili, w kierunku Kamienicy, czyli Chemnic, mamy Plauen, polska nazwa Pławno, mamy następnie Cwikał, polska nazwa Ćwików, i dalej w kierunku Hofu jadę na Norymbergę. To jest to, także takie ciekawostki, mam nadzieję, że to was zainteresuje. Próbowałem i szukałem, słuchajcie, takiego atlasu miejscowości polskich, żeby tutaj były w języku polskim te właśnie wszystkie wykazane. No jest, niestety nikt tego czegoś takiego nie wydał. Nie jest to nikomu potrzebne, żeby znać tą historię, żeby o niej pamiętać. Zresztą to nie jest modne, a jak wiemy, dzisiaj wszystko, co się kreuje, musi być modne. Czyli nieistotna jest historia, nieistotna jest rzeczywistość, istotna jest polityka i moda. A jak ja wam, jak się przekonacie na tym kanale w dalszej części, w kolejnych filmach, ja nie jestem politykiem, a jestem historykiem, żeby o tym pamiętać. I ta historia, która była niewygodna dla naszych sąsiadów, czy też dla naszych innych nacji, narodów, plemion, które miały jakąkolwiek styczność z naszą historią, i nawet jeśli ta historia była dla nich niewygodna, o której w żadnych podręcznikach dzisiaj nie przeczytacie, w szkole jest zakaz o tym mówienia, no to tutaj na tym kanale się na pewno dowiecie, bo nie, tak jak powiedziałem, nie jestem politykiem i nie interesuje mnie poprawność polityczna, a jedynie historia, która rzeczywiście miała miejsce bez względu na to, czy się komuś to podoba, czy nie. To tyle w takim kolejnym krótkim filmiku. Jeszcze innych rzeczy na pewno się dowiecie co do rolnictwa, bo myślę, że to jest dla moich, większości moich widzów, których pozdrawiam z tego miejsca bardzo serdecznie, bardzo istotne. To na pewno wrócimy do tematów rolniczych, przy czym na razie nie będą to prace rolnicze, a na razie zaprezentuję wam sposoby i analizę, takie krótkie analizy, żebyście się mogli sami zastanowić nad tym, co się dzieje w rolnictwie. Zobaczycie, będą to filmy o środkach ochrony roślin, będą to filmy o stosowaniu nawozów sztucznych, chemicznych i tak dalej. Będzie to polityka rolna na pewno w jakikolwiek sposób, czyli to, co jest dobre dla rolnika, albo to, co jest szkodliwe dla rolnika, żeby była taka jasność w tym kierunku, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje rzeczywiście
zupełnie obiektywnie i to, co rolnika polskiego boli, co by chciał zmienić, a niestety ze względu na zaistniałą sytuację, jaką mamy obecnie, zmienić tego, nie wiem, nie da się, może tak, nie da się, chyba że w jakieś, powiedzmy, nie wiem, zdecydowane działania w stylu świętej pamięci Andrzeja Lepera, który wiedział, jak zadbać o rolników. To był prawdziwy gospodarz. Niestety zabrano nam go i tak to wygląda. Dzisiaj potrzebujemy następcy, ale tym razem powinniśmy go naprawdę pilnować. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!